Przedramię. Plenary 25 sesji Rady Gminy Świdnik kadencji. I na początku chciałbym zaproponować zmianę w porządku. Lista obecności. Głosujemy za. Kto obecny? Kolejny punkt rozpatrzenia projektu uchwały oraz ich podjęcia. I pierwsza uchwała 175. Pani Roxana, tak? Uchwała nr 25 na 179 na 2020 Rady Gminy Świdno z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdno na rok 2021. Na podstawie artykułu 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 roku o ochronie zwierząt Rada Gminy Świdno uchwala, co następuje, paragraf 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdno na rok 2021 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Świdno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa lubelskiego.
jakieś pytania? No to głosujemy. Kto jest za? Ewentualnie na przyszłe lata.
jaki jest koszt, jakie mają stawki tych opłat, czy są niższe faktycznie. Ja mam tutaj stawki, co prawda to dotyczy następnej uchwały, bo tutaj przeszliśmy tak naprawdę do dyskusji nad stawkami opłat za gospodarowanie odpadami i tak sąsiednie gminy, te, które już uchwaliły stawki na 21 rok, to tak one się plasują pomiędzy 12 a 24 złote od mieszkańców. Nie wiem, ile też odpłat wynosi w gminie Adamów. Ale to tylko jest taka propozycja, żeby się zacząć z tym, jak to wygląda skala opłat. Powiem tak, zasięgnę informacji i przedstawię Państwu koszty i opłaty w tych gminach, jak to wygląda. Ale nie wiem, czy na grudniowej sesji, czy na styczniowej. Okej. Okay. Tak, to na cały rok, ponieważ no tak, dokładnie. Tak, do rozpoczęcia też sprawy. Także wracamy do naszej uchwały, do deklaracji. Kto jest za? Ja mam jeszcze jedno pytanie do deklaracji. Tak. Wspomnę o składaniu deklaracji, bo jak zmiana deklaracji następuje na wypadek śmierci mieszkańca i kilka osób w rodzinie, no nie każdy od razu tam myśli o zmianie tego. A wychodzi tak, że nieraz mieszkaniec, zanim przyjdzie do zmieni deklaracji, to ewentualnie jak się dowie, że trzeba zmienić, to za dwa miesiące musi płacić, a już nie ma tej osoby. Tak. Jak to jest właśnie, żeby tutaj było to wygasała czas automatycznie z dniu śmierci, gdyby ktoś nie płacił za te odpady. Obawiam się, że nie możemy tego zapisu wprowadzić, ponieważ w deklaracji podaje się liczbę osób. Liczbę osób. Więc tak naprawdę ja powiem tak. Mamy prawie 7 tysięcy mieszkańców, a do deklaracji gdzieś koło 5 tysięcy, więc i tak 2000 osób nam ucieka. Ucieka, ale my tak naprawdę nie wiemy, z automatu nie może to pójść, ponieważ ja powiem tak, może mieć w gospodarstwie może mieszkać 8 osób, a jest zgłoszonych 6, bo na przykład dziecko jest na studiach albo jest za granicą. Jeżeli ktoś umrze w tej rodzinie, to my nie wiemy, czy na przykład ktoś umarł, ktoś się prowadzi. Tak? Musi zainteresowany mieszkaniec sam poprawić tą deklarację. Ja rozumiem, panie wójcie, tylko chodzi o to, że mieszkaniec zawsze myśli wtedy o zmianie deklaracji, a przyjdzie po miesiącu, czy nawet po kwartale i musi za ten kwartał zapłacić za tego, co nie ma. Rozumiem, ale to naprawdę nie wpłyniemy na to, czy ktoś akurat myśli, czy w tym momencie nikt nie ma do niego kompetencji. Jeżeli to, ja powiem tak, jeżeli to jest, jeżeli miesiąc to jest okres rozrachunkowy zakończony, to i nie naliczamy. Staramy się zawsze pójść na rękę mieszkańcowi i no jeżeli sobie przypomina po 3 miesiącach, no to wiadomo, musi jakąś tam opłatę umieścić. Tylko ja powtarzam jeszcze raz, my mamy w deklaracji przeważnie w każdej rodzinie mamy mniej osób zadeklarowanych niż zameldowanych, czy tam powiedzmy żyjących, tak? I nie możemy zgadywać albo na takiej zasadzie, że ja coś wiem, albo czegoś nie wiem. To jest na podstawie deklaracji. Tam nie ma osób, bo gdyby było w deklaracji wymienić osoby, tak? Imię, nazwisko, urodzone, to moglibyśmy jakoś to wyłapywać. Ale jak się podaje liczbowo? Liczbowo się podaje i zawsze jest mniej. Ja powtarzam, u nas prawie 2000 osób ucieka z gminy. To znaczy ucieka, no po prostu nie ma ich deklaracji. To każdy gmina ma ten sam problem. I my tak naprawdę, no, ja bym szedł w kierunku, żeby zwiększyć tą liczbę osób do podziału na te opłaty, na przetarg, na trzymanie przodu, a nie żebyśmy jeszcze jako urząd gminy mieli wyłapywać i zmniejszać tą liczbę. Panie Urzędniku. Czyli reasumując, trzeba przypominać mieszkańcom, że teraz mamy zmianę deklaracji i do 10 stycznia trzeba złożyć nową deklarację. Ale to się tylko treść zmienia, natomiast całe zasady procedura zostaje bez zmian. Czyli nie składają. Zmiana dróg. Tylko dróg. Będziemy się kontaktować z pracownikiem Urzędu Gminy odpowiadającym za gospodarkę, z nami będzie się kontaktował. Dobrze, dziękuję. Zadowalające? Głosujemy na deklarację.
Następną uchwałą w sprawie warunków ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie komunalnymi uchwała 180. Uchwała nr 25 na 181 na 2020 Rady Gminy Sitno z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie wywołanego ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykule 6k ust. 1 i ust. 3 oraz artykuł 6 ust. 2a i ust. 3d ustawy z 13 grudnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Sitno uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się, że punkt 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Sitno będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkująca na danej nieruchomości. Punkt 2. Ustala się różnicowanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości zbiera odpady komunalne w sposób selektywny, w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość w wysokości. Według tabeli ilość osób zamieszkujących w nieruchomości od 1 do 6 miesięczna stawka opłaty od osoby, tutaj mamy propozycję 15 zł, od 7 osób, od 7 osoby i kolejnej w górę miesięczna stawka opłaty od osoby, propozycja 13 zł. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie opłatami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania opłaty komunalnych w sposób selektywny, w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość w wysokości. Od 1 do 6 osób miesięczna stawka opłaty od osoby jest to 30 zł, propozycja. Od 7 osoby i kolejnej w górę miesięczna stawka od osoby 26 zł, propozycja. Paragraf 2. Punkt 1. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie za pojemnik przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne. Po pierwsze, pojemniki o 120 litrach pojemności w wysokości 6,30 zł, pojemniki o pojemności 240 litrów 12,60 zł, o pojemności 1100 litrów w wysokości 58 zł, KP7 o pojemności 7000 litrów w wysokości 350 zł. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie za worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne. Worek o pojemności 120 litrów w wysokości 17 zł. Ustala się podwyższone miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za pojemnik o pojemności 120 litrów 12,60 zł, o pojemności 240 litrów 25,20, o pojemności 1100 litrów w wysokości 116 zł, KP7 o pojemności 7000 litrów w wysokości 700 zł. Ustala się podwyższone miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za worek o pojemności 120 litrów w wysokości 34 zł. Paragraf 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Sitno nr 11 na 63 na 2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza Rzecznikowi Gminy Sitno. I paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2021 roku. Czy jakieś pytania do uchwały? Tak, dwa zdania, które wyjaśnienia, skąd ta propozycja, te propozycje w nawiasie. Mianowicie przetarg, koszt przetargu na 2021 rok wyniósł 710 828
sprawy Mara Konela. Roczne koszty administracyjne obsługi systemu przyjęto w kalkulacji na kwotę 90 255 zł. To jest 1,5 etatu pracowniczego i obrodzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, komunalne prowizje dla sołtysów, zakupu i odrobienia pojemników. Łącznie roczne wydatki stanowią 801 143 zł. Dzieląc to na, tak jak mówiłem wcześniej, 5067 osób opłacających opłaty z naszej gminy. Przy założeniu, że 10% mieszkańców nie będzie posiadało kompostowników i dzieleniu tych wydatków na liczbę mieszkańców i na nieruchomości niezamieszkałe, daje nam to dokładnie 12,83 zł miesięcznie. Więc zaproponowaliśmy w ogóle do 13 zł. Przy założeniu, że Rada Gminy następną uchwałą, jeżeli założymy, że Rada Gminy następną uchwałą ustanowi zniżkę w wysokości 2 zł za posiadanie kompostownika, więc stawka wyjściowa proponowana 15 zł, przy posiadanym kompostowniku 13 zł będzie. Chyba, że będzie to jakieś inne propozycje tutaj. Się zniszczyć. Czyli te dwie uchwały są już tak naprawdę połączone ze sobą. My musieliśmy coś do transakcji przyjąć jakiś tam. Przyjęliśmy, że 10% czy mieszkańców jednak nie będzie posiadało kompostowników, a 10% będzie posiadało. Jak to były pytania na przykład? Do sprawdzania też będzie trudne. Deklaracja. Tak. Tak jak wszystko. Panie Przewodniczący. Którzy nie mają możliwości do mnie kompostownika. Czy mogą pozostać na przykład zbiorczy jeden na terenie bloku i na przykład ktoś, kto ma działkę w okolicy, mógłby sobie z tego korzystać, czy nie? My przyjęliśmy do kalkulacji właśnie te 10% osób, które nie będą posiadały. Jeżeli mieszkańcy bloków, czy nawet osiedla, to jest publiczność, które na osiedlu nie każdy. Nie każdy będzie miał ten kompostownik, chociaż słyszę takie głosy, że będą mieli, ale my wiemy, że teraz nie wiem, nam przywożą trawę, jakieś tam inne odpady zielone. Więc do kalkulacji przyjęliśmy, że 10% nie będzie posiadało. Natomiast jeżeli na to dowodzą, że mają, to po prostu będzie może 95% będzie posiadało kompostownik, ale ja w tej chwili nie odpowiem. Chciałbym jeszcze zapytać, czy kompostownik wiemy, czy to do przyszłej uchwały, tak? Ale czy zgodnie z ustawą, ale to zapraszam do pracowników. To nie może być dług wychowany, to ma być pojemnik, bodajże metalowy, bądź... Tam w ustawie jest to wymienione, że to musi być po prostu spełniać normy, ale można samą w własnym zakresie zrobić, że to ma być pomocownik, a nie dług wychowany taki po prostu. Chyba są gotowe do pytania nawet Marka. Pastoralne, plastikowe. Tak, na przykład pastoralne. Ale co? Co? Na internecie po prostu tutaj są robione. Coś jeszcze w tym temacie? Tak. Panie Wójcie, ja jestem po tym, jak mówią, to musi ten pomocownik wypadać. Myślę, że to są takie bardzo szczegółowe pytania, ale raczej to pytanie nojowa do innych celów. Nie wiem, co na to agencja, czy to taki ten, ale ja myślę, że naprawdę, tak jak byłem na społeczeństwie, jeżeli to nie jest problem zrobić tam z czterech brusów, zbić tak jak mała piaskownica dla dziecka, to coś takiego zrobić sobie z tyłu takim opostownik. To chodzi o to, z tego co sobie przypomnę, chodzi o to, żeby to było oddzielone jakoś tam od gruntu, żeby nie było tak, że te wszystkie tam sobie i tak dalej, to wszystko się przedostaje. Ale myślę, że każdy nam się sobie radzi, naprawdę zajmują. Albo metalowym, albo plastikowym, zakupionym metalowym. Folię było wszystko. Gmina będzie kontrolowała, więc nawet jakbyśmy, myślę, że na początku, bo to jest takie nowum teraz, jak kompostowniki, na początku jakby były jakieś uwagi, to na pewno nie będziemy karać, ani tutaj dodatkowych opłat naliczać, tylko będą zalecenia. Dokładnie w tym kompostniku.
domu nie. Ale to nie ma obowiązku wkładania tego osobnika. Chodzi o to, że pan już się zobowiązuje, że nie będzie do nas na czołg przywoził trawę, nie wiem, choinkę po świętach albo inne panie się obierki z ziemniaków czy tam inne rzeczy. Ale to nie jest powiedziane, że będziemy sprawdzać, czy pan tam zapełnia ten dom. Koszty egzekucji,
nie przyjmowali, to po pierwsze, byśmy musieli zrezygnować, musimy to robić. Naprawdę nam mieszkańcy dowożą cały czas jakieś tam wieczorami, podrzucają. Jeżeli ten plac nie będzie oddany, to się nie skończy. Już nie mówię o innych rzeczach. I jaki to będzie miał dzieląc na, nie wiem, no, to jest dyskusja tak naprawdę między stawką 13 zł a 12,70 czy 12,60. Ale 5-osobowa rodzina płaciła do tej pory miesięcznie 40 zł, no a teraz zapłaci no, praktycznie do 2,5 razy tyle. Ale to wszędzie. Ale to też jest wynik tego, że tą potrzebną stawkę podnieśliśmy bardzo nisko. I my chyba jeszcze w ubiegłym roku Regionalna Izba w Gminie zezwalała na to, żeby gmina dopłacała. I my to odpłacaliśmy. Nam się ten system nie bilansował. My dopłacaliśmy z budżetu gminy. Natomiast w tej chwili mamy wyliczone, też prawdopodobnie dołożymy. Bo gdybyśmy chcieli wszystkie koszty policzyć, to myślę, że około 15 zł od mieszkańca musielibyśmy pobrać. Natomiast jeszcze raz chciałbym przeczytać stawki w gminach sąsiednich, tak żeby było jakieś porównanie. Skierbieżu 13 zł, opłaty podstawowe, bo w Unii 18,50. Zamość 24 zł, tu jest 7 zł. Gmina Zamość, nie miasto. Dlaczego nie? Nie, gminę Zamość. I tutaj jest właśnie tak jak porównujemy, 24 zł stawka podstawowa, 7 zł zniżki z tytułu posiadania pomocnika. Więc tutaj jest naprawdę to mocno zaznaczone. Mocno jest zaznaczone. Mionczyn 15 zł od osoby, Zwierzyniec 15, Szczebrzeszyn 17, Tyszowce 16 tutaj. Skierbieszu 13 odjąć zniżkę za kompensowanie do Skierbieszu na złotówkę, liczone jest wątpliwość. My proponujemy 15 odjąć 2 zł za kompensowanie 13 zł. Propozycji? Propozycji, tak. Czy ktoś jeszcze w tym temacie? Jak nie, to już nie. Za propozycją? Za propozycją. Czyli 15 i... Tylko ja mam, nie wiem, jest taka, chyba jest możliwe, żeby być może znowu te dwie uchwały przegłosować, bo ta pierwsza stawka i to nie ma głosowni wiąże się również, że to będzie... Czy to będzie też drugą uchwałę? To prośba taka, żebyśmy chociaż przedyskutowali te dwie uchwały teraz, a później przegłosowali. Żeby nie było później przy następnej uchwale stanowiska. Nie, on siódmy, no on szósty jest zniżka.
tyle, że kurs będzie miło głowę do śmieci. Ja rozumiem, jeszcze to, ale tylko kurs. Naprawdę ustawy tutaj na poziomie Rady Gminy nie zmienimy. Natomiast do przetargu stanęły dwie firmy i druga firma złożyła jeszcze dużo wyższą ofertę. To jest tutaj kolejne. To są 260 tysięcy. Tak, tak, tak. My naprawdę nie możemy tutaj oceniać, bo my jesteśmy w tej takiej sytuacji, że i tak już wyszliśmy w poprzednim roku. Przecież to było co 3 tygodnie, co 4, więc no. Być może ustawodawca zmieni to docelowo, żeby tereny wiejskie jakoś inaczej zapisać ustawę. Teraz jesteśmy z tą. Prosiliśmy się o spotkanie z panem senatorem Kuźniewskim i z panem posłem Zawiślakiem. Jak na razie to nie doszło do zmiany. Ale ja myślę, że tak na marginesie, to też nie jest tak. Wielu mieszkańców na pewno będzie zadowolony z tego, że co dwa tygodnie śmieci będą uprawne. Bo w lecie naprawdę te śmieci trzymać przez miesiąc, no to wiadomo, jaki to jest zapach. Będzie pan na pewno. Tak, a wiadomo, że ktoś, kto nie wiem, na wsi, tak jak jest rolnikiem, ma autostopnik, ma płytę, to ja to jakby tam sobie poradzi, ale ktoś, kto nie jest rolnikiem, nie ma możliwości zagospodarowania, powiedzmy, jakiś nic, to nie mu przez miesiąc to tylko współczuć, jeżeli trzeba te śmieci faktycznie czy bloki, osiedle. Nie mogą dzieci i nie mogą. Dokładnie, dokładnie. Ale to było już poruszane z 30 lat. Częściej, tak, a my musimy to jakoś paragraf 3 wykonanie uchwały powierza się tylko gminy. No paragraf 4
Kormańskiego mówił, że jest 5 stycznia 2021 roku. A jest tu się 2-3 dni. Na
51 na 2020 w sprawie wyboru na ustalenia opłaty i ustalenia stawek tego zagospodarowania odpadami komunalnymi. Zmieniliśmy tylko w paragrafie pierwszym, w punkcie drugim wyjściową propozycję od 1 do 6 osób na 15,50 i od 7 osoby kolejnej na 13,50. Następnie w punkcie trzecim zbieranie odpadów w sposób nieselektywny od 7 do 6 osób 31 zł i od 7 osoby kolejnej na 27 zł. I pozostaje tutaj odniesienia. Tak, pozostało to w punkcie paragrafu zostały bez zmian. Głosujemy? Ale to bloku, czy pytam? Pojedynczy. Głosujemy. Tak.
Ustalone dochody bieżące w kwocie 32 708 269 769,56 zł zwiększa się o kwotę 141 032 zł 5 groszy do kwoty 32 849 301 zł 61 groszy. Ustalone dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania zlecone w gminie ustawami zwiększa się o kwotę 270 zł do kwoty 11 054 731 zł 46 groszy. Ustalone dochody majątkowe w kwocie 2 035 178 zł 21 groszy zmniejsza się o kwotę 244 tysięcy do kwoty 1 791 178 zł 21 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, punkt 2 ustalony w paragrafie 2 wydatki może być w wysokości 36 150 916 zł 12 groszy zmniejsza się o kwotę 244 708 zł 59 groszy, zmniejsza o kwotę 347 676 zł 94 groszy do kwoty 36 047 948 zł 17 groszy. Ustalone wydatki bieżące w kwocie 31 986 860 zł 18 groszy zwiększa się o kwotę 182 110 zł i zmniejsza się o kwotę 103 676 zł 94 groszy do kwoty 32 065 293 zł 24 groszy. Ustalone kwoty dotacji na zadania bieżące wydawane w budżecie gminy zwiększa się o kwotę 141 235 96 groszy, zmniejsza się o kwotę 26 500 zł do kwoty 5 911 682 76 groszy. Ustalone wydatki na zadania i zakresu administracji rządowej i na zadania zlecone w gminie ustawami zwiększa się o kwotę 270 zł do kwoty 11 093 348 zł 52 groszy. Ustalone wydatki majątkowe w kwocie 4 164 055 zł 94 groszy zwiększa się o kwotę 62 598 zł 99 groszy i zmniejsza się o kwotę 244 tysięcy do kwoty 3 982 654 zł 93 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Załącznik nr 5 określający wykaz wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2020 roku otrzymuje brzmienie w załączeniu nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 2 załącznik nr 4 określający zestawienie kwot dotacji udzielanych w budżecie gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Upada wchodzi w użycie z dniem podjęcia. Thank you.
Czy są jakieś pytania? No. Po terenie gminy myślę, że każdy wie,
które mieszkańcy tutaj Stadrowa i Jarosławca czekali przy drodze krajowej numer 74. Wiadomo, koszty spore 32 tysiące, nie będę tutaj dyskutował i oceniał, czy to jest zasadne, czy nie. No takie były wnioski od roku, było to zgłaszane, my od wiosny praktycznie czyniliśmy starania o zgody z generalnej dyrekcji, o zgodę od wojewody, otrzymaliśmy w listopadzie te zgody i praktycznie listopad grudzień te zgody są wykonane. Więc można jak najbardziej z nich korzystać i mieszkańcy na pewno przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi krajowej. Wykonaliśmy w ostatnim czasie też dwie drogi, już takie ostatnie, można powiedzieć, w tym roku gminne odcinki, dwa odcinki dróg w Rostowach, czyli ta planowana tutaj droga na skrzyżowaniu pierwszym w lewo i w Sitnie tutaj za Sepą też w lewo, czyli te planowane drogi zostały wykonane. Chodniki też jeszcze nie odebraliśmy, co prawda, tych chodników, ale zostały zakończone. Gdyby były jakieś uwagi, chodzi o chodnik Bólka Wolszowska i chodnik Jarosławiec, gdyby były uwagi, to proszę zgłaszać się, jeżeli nie, to też będziemy na dniach pewnie dokonywać odbioru. I przed nami jeszcze odbiór remontu świetlicy w Nowej Kolonii Kurszy Polski. Czekamy jeszcze na nas tutaj zgodę i pozytywną opinię sanepidu. Badania wody przeprowadziliśmy. Myślę, że ta woda spełni normy i wpływ na wieżę. I już do użytku? I do użytku, tak. Jakby jakieś pytania były, to proszę, czy tutaj jeszcze... Jeszcze jedna prośba, ponieważ jesteśmy przed wypłatą tej pomocy dla mieszkańców poszkodowanych przez Gradowicie. Wiem, że tam po prostu dochodzą do mnie takie głosy, że nie każdy chce wniosek składać, ale no my po prostu pewne dyrektywy przeskoczymy. My jesteśmy jedyną, bodajże, myślę, że się nie mylę, jeżeli powiem, że jesteśmy jedyną gminą tutaj w regionie, która przekazała środki własne na pomoc dla tych osób, więc tak jak Państwo radni zadecydowali na ostatniej sesji, 80 tysięcy przekazaliśmy, my nie możemy inaczej tego wypłacić, jak przez gminę środek pomocy społecznej w formie zasiłku celowym, bez względu na dochód, tak zgodnie z tym artykułem 36, zdarzenie losowe bez względu na dochód, ale tak czy inaczej wniosek trzeba złożyć i podpisać. Numer konta trzeba podać, bo wiadomo, że nikt tych pieniędzy nie będzie wypłacał w kasie, do kieszeni, tak. Trzeba wniosek złożyć, podać, jaki dochód by nie był, to każdy pomoc otrzyma, tylko że wiadomo, że sytuacja jednego mieszkańca będzie diametralnie się różniła od sytuacji innych, a my musimy te środki jakieś podzielić. Jeżeli mamy 150 mieszkańców poszkodowanych, 80 tysięcy dzieląc na 150 mieszkańców, to chodzi średnio 500 zł, tak? To są naprawdę małe środki, na tyle nas było stać. Ale chcielibyśmy jakoś to zróżnicować, tak? W zależności od sytuacji majątkowej mieszkańca. I być może ktoś dostanie 300 zł takiej pomocy, ktoś dostanie 1000 zł. I tylko mamy łącznie z tego powodu chodzi o to, żeby ci mieszkańcy ten wniosek złożyli. Jak najszybciej. Co prawda determin, żeśmy wskazali do piątku, ale myślę, że go przesuniemy może do najbliższej środy, jeszcze 2-3 dni. Mało tego, ja jestem w stanie nawet wysłać pracownika, który będzie jeździł po terenie, żeby, bo wiadomo, może ktoś, chociaż pracownicy do osób dzwonili, tak? Tak, do wszystkich, do tych, którzy nie odbierali dwa razy i przyróbnie. Tylko, ale że jeszcze są takie sytuacje, że jest część osób takich, które posiadają pole do terenie gminy, a mieszkają w Lublinie, w Warszawie, przebywają od 10 lat za granicą. To my tego nie przeskoczymy, jeżeli ktoś jest naszym mieszkańcem, to my pomocy no nie możemy. Jeszcze tłumaczę, że pomoc jest skierowana do mieszkańców gminy, którzy ponieśli straty w ich obrębie. Tak, i tutaj proszę naprawdę tłumaczyć sąsiadom, nie wiem, znajomym, że tutaj nikt absolutnie nie wymaga jakichś niesporonych rzeczy. Wniosek wypełnić, podpisać numer konta, podać swoją sytuację, w 2-3 zdaniach opisać. Pracuje, nie pracuje, utrzymuje się tylko z rolnictwa. No, są też takie przypadki, to jest właśnie najgorzej. Że
co prawda kilka takich przypadków wybraliśmy, że ktoś na przykład wcześniej deklarował do jakichś tam celów, nie wiem, zasiłku czy świadczenia rodziny, deklarował, że on nie ma pola do dzierżawy, nie użytkuje, a teraz się okazuje, że może sprawdzić. No to tutaj wiadomo, no, jakby rzeczy nie przeskoczymy. Jeżeli ktoś wcześniej oświadczał odpowiedzialnością karną, że nie prowadzi działalności rodziczej, no to skąd teraz mu się sprawdzi pojawił, ale to jest dosłownie kilka osób. I prośba naprawdę, żebyście chcieli do świąt te środki wypłacić. Jak teraz mówię, to naprawdę będą takie kwoty rzędu 300-500 tysiąca, no nie wiem, może tutaj do 1000 po prostu maksymalnie. Bo 180 tysięcy na taką liczbę osób poszkodowanych, to my tutaj no, nie ma szału. Ale jeszcze raz podkreślam, że to są nasze środki gminne. Rada gminy mogła te środki równie dobrze zachować, zatrzymać, przekazać na drogę, chodnik, szkołę, nie wiem, inne zadania. Podjęliśmy taką decyzję, że skoro ci mieszkańcy, ci rolnicy, czy tam mieszkańcy nie uzyskali pomocy, powiedzmy, bo to jest skala tego zjawiska była zbyt taka lokalna, żeby ogłosić klęskę żywiołową. I wiadomo, wojewoda nie ogłosił klęski żywiołowej, bo to jest dosłownie przeszło takim pasem, ale wiele osób uciekało. I skoro oni nie dostali pomocy z innych instytucji, to my na tyle, na ile nas było stać, Rada Gminy to 80 tysięcy zarządzania kryzysowego przekazała. Ja mam tyle, jakby były jakieś pytania. Pana Radna, Panie Wójcie, ja otrzymałem poproszone przez Panią Radną, raczej na Kraśkę, bo nie jest nieobecna dzisiaj na sesji, żeby przedstawić jej propozycję celem pomocy rolnikom poszkodowanym, żeby tą kwotę podzielić przez hektary zniszczone dla poszczególnych rolników, którzy ubiegali się tutaj i wtedy ile to ma hektary, ta kwota by była podzielona. Właśnie nie tak jak słowo. To jest propozycja Pani właśnie Radnej i ja ją przedstawię. Tylko jedna uwaga, my nie dzielamy pomocy gruntom, my dzielamy pomoc mieszkańcom i to jest pomoc dla mieszkańca. I to trzeba wyjaśnić. I mało tego, strata dochodowość to jest kolejna kwestia. Tak, ktoś może się utrzymać tylko z rolnictwa, a ktoś może tak naprawdę dać dzierżawę i wykazać tę tutaj stratę i chcieć jeszcze jakiejś tam rekompensaty. Poza tym też straty są różne. Jeżeli ktoś miał 10, 20, 30% strat, a ktoś miał 70% strat, to jest różna jest sytuacja po prostu. Jeżeli my mamy w protokołach szkodowych, że jedna osoba straciła 5 tysięcy, a druga straciła 70 tysięcy, czy 90, to też nie będzie takie sprawiedliwe i my nie możemy w ten sposób. My musimy chociaż symbolicznie zbadać sytuację majątkową tej osoby. Bo to nie są wydatki z działu rolnictwo, czy z jakiegoś innego działu, tylko to jest zasiłek celowy z tytułu zdarzenia osobowego. Ktoś jeszcze w tym razie? Ja mam. No bardzo proszę, Jana. Rolnicy dostają takie wnioski do wypełnienia i to ich po prostu przeraża. Ja rozumiem, że w opiece społecznej są różne procedury i różny system przyznawania tej pomocy, ale tutaj jest, co trzeba zrobić. Ja przeczytam, bo może nie wszyscy wiedzą. Zasiłki rodzinne plus dodatki, czynsz, kwoty trzeba wypisać. Na to się zasiłek pielęgnacyjny, ile wynosi. Wynagrodzenie za pracę, praca w rynku, trzeba określić, gospodarstwo rolne, otrzymywane alimenty, emerytura, renta i inne. Wydatki, czynsz, energia, gaz, alimenty, wydatki na leczenie, kursus, inne. To jest pierwsza sprawa. Nie do końca to jeszcze jest druga. Trzeba również wpisać osoby współzamieszkałe. Oświadczenie o stanie majątkowym. W tym oświadczeniu zawiera się lokal, wielkość metra kwadratowych, dom w metrach kwadratowych, place, o jakiej powierzchni, gospodarstwo rolne, liczba, rodzaj hektarów, z ile przyczynionych, jakie ruchomości, samochody, maszyny, inne rodzaje maszyn, posiadane zasoby, oszczędności, przedmioty wartościowe i inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym.
dalej, oświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, to rozumiem. I oświadczenie chyba o stanie faktycznym, co się stało. I dalej, zaświadczenie o umowie o pracę na czas określony czy nieokreślony, tak jak Pan mówił, że niektóre osoby po prostu pracują poza gospodarstwem. Dalej, oświadczenie na zgodę na przelew, to też jest ważne. I do wójta gminy z wydania zaświadczenia o wielkości gospodarstwa. Czyli to wszystko trzeba wypełnić. I to proszę Państwa, trzeba. To oświadczenie o stanie majątkowym to jest druk urzędowy, to jest załącznik do wywiadu. Bez tego, a nie już. Ale ja wie Pani tak, ale na przykład jeżeli ktoś pisze podanie o umorzenie podatku, to też musi sytuację majątkową przedstawić. Poza tym pytanie, czy jeżeli ktoś wypełnił taki wniosek, no radni też jako oświadczenie majątkowe, to też jest tam sporo tego. Pisze się nie dotyczy, nie dotyczy, nie dotyczy. Czy ktoś z GOC-u kwestionował złożony taki druk? Ja jeszcze raz podkreślam, artykuł 36a, na który się powołujemy, pozwala na udzielenie pomocy bez względu na dowód. Więc, a z całym szacunkiem, czy my, czyli Urząd Gminy, czy GOS, nie wiem, czy będzie w stanie wszystko zweryfikować, 150 takich wniosków do można również te wypłacić. Więc ja wiem, że rolnicy są przerażeni, ale niech wypełni zgodnie z prawdą, siądzie 15 minut albo poprosi pracownika GOS-u o pomoc, podpisze się pod odpowiedzialnością prawną i tyle. No, tutaj prawa nie złamie, bo gdyby musiał termin dochodowy spełniać, tak, faktycznie, mógłby naciągać pewnie. Jeszcze taka sytuacja. Byłam akurat w gminie i pani chciała takie wnioski, co wyjrzeć. No i dobrze by było, jakby ktoś tam na dole, kto wydaje takie wnioski, powiedział, że to jest niezależne od dochodu. Bo ktoś będzie popatrzy o tyle tego wszystkiego, po co mi to? Ale myślemy pracownika, który jest teraz przyjedzie, podkreślił, że to jest niezależnie od dochodu. No tak. Nie, jak dzwonimy, to też mówimy do ludzi, tylko wie Pani, nie każdy rozumie. Jest reakcja ludzi taka, na przykład, nie jestem dziadem, dziękuję. No. Rozumie Pani, ktoś się unosi honorem, bo do pomocy społecznej wszyscy używają, że idą. No sama Pani wie najlepiej. Także, a nie ma możliwości Pan wójt wypłacić w innej formie tego, tylko przez ośrodek pomocy w formie tego specjalnego zasiłku. To może warto właśnie poinformować, że to jest niezależny. Mówimy, że niezależnie kwitowych Pan ale na sesji mówiliśmy ostatnio. Niezależnie od. To trzeba mówić za każdym razem. Co dziękuję. Mamy jeszcze gościa, Pan Janusz Rzeszki, radny powiatowy. Pierwsze to chciałbym się przywitać, dzień dobry, wszystkim panom, całej Radzie, naszym przewodniczącym, wójtem. Zebrało się sporo spraw, ja powiem szczerze, po obejrzeniu ostatniej sesji, mam niesmak. I postanowiłem przyjechać i parę spraw wyjaśnić na bieżąco, żeby nie było niedomówień. Bo najgorsze jest coś takiego jak ziemię wielocyfrowe. Trzeba zostawić bez zestaw, bez wyjaśnienia, bo troszkę źle, że nie ma pani Roxany, bo to się będzie też jej dotyczyło. Bo powiatowych samego starostwa, jak mówię, to jest to rozwiązanie. Przepisy
najważniejszą podstawą do uzyskania przez radnych informacji, materiałów, wstępu do pomieszczeń oraz wglądu do działalności tych podmiotów. Radni mają prawo uczestniczyć w przetargach, konkursach bez prawa głosu. To tak brzmi ta nowelizacja. A teraz chciałbym Państwu przedstawić drogę mailową, którą napisałem. Zapytałem pana dyrektora dróg powiatowych, pana Piotra Kutra, 18 października tego roku. Zwracam się z pytaniem o stanie realizacji przebudowy, włącznie opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 3246R Sitno-Błękina odcinku Sitno-Jarosławie do drogi krajowej 74. Zwracam się również z prośbą o udzielenie informacji dotyczących nowej nośności wyżej wymienionej drogi obecnie, jak i poprzednio. Proszę również o informacje dotyczące nośności mostu zlokalizowanego na rzece Czarnej Wody w ciągu drogi powiatowej 3246. Obecnie, jak i poprzednio. Proszę też o dane dotyczące stanu technicznego wyżej wymienionych oraz jakiego nakładu pracy, środków finansowych potrzebuje on, aby dostosowany był do planowej nośności drogi. Również potrzebuje informacji o stanie technicznym wszystkich mostów podległych starostwa powiatowego w Zamościu, będących w gorszym stanie technicznym niż most na rzece Czarnej Wody. I proszę Państwa, ustawa nam się gwarantuje. Teraz Państwu przeczytam, co ja utrzymuję. Nie piszę jako zwykły radny, tylko członek zarządu powiatu. Przez zarząd powiatu przechodzą wszystkie inwestycje. Drogi, chodniki. Nie ma takiej rzeczy, żeby nie przeszło przez zarząd powiatu. Czyli ja o wszystkim muszę wiedzieć i mam prawo wiedzieć, żeby podejmować właściwą decyzję. To się wyraźnie i teraz tak. Otrzymuję odpowiedź 17 listopada. Proszę sobie popatrzeć daty, też drogą mailową. Ale pod tym nie podpisuje się pan dyrektor Kuter, tylko pan starosta Stanisław Grześko. Czyli ja piszę do wuja, a otrzymuję odpowiedź od stryka. No bo to tak można by było określić w prostym języku. Pan starosta oczywiście jest przewodniczącym zarządu, ale jest takim samym radnym jak ja. Często wybrany przez radę do pełnienia funkcji. Bo co innego jest w gminie, wójta wybiera obu. Natomiast starosty wybiera radę. I ma taki sam głos jak ja, identyczny. Ja piszę do dyrektora, pisuję i starosta. I teraz Państwo słuchają. Muszę prezentować to lepsze. To już dróg, to bym zmyślał całkiem. W odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową w dniu 19, nie zdarza się, nie tym istotne jeden dzień, do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu, dotyczy drogi powiatowej, tej naszej, Sitno-Bobójki, wiadomo, o co chodzi. Na przedmiotowe drogę opracowana jest dokumentacja projektowa pozwalająca na wykonanie remontu drogi odcinek Sitno-Jarosławiec, która podniesie nośność drogi do 100 kN na oś. Chciałbym w tym miejscu dodać Państwu, że była wielka awantura na zarządzie, bo starosta powiedział, że drogi nie będzie między Sitnem a Jarosławcem, bo najpierw trzeba zrobić most o nośności 43 kN. Z czym ja się nie zgodziłem, bo taki most to jest kwota 4,5-5 milionów złotych. Koszt budowy takiego mostu. Natomiast most jest w stanie bardzo dobrym i drobnych remontów potrzebuje. A te 100 kilonewtonów, żeby nie mieli po 43 tona, już 100, to myślę, że jestem taki głupi, nie będę wiedział, o co chodzi, to znaczy 10 ton. Przeliczając inaczej. A most ma wytrzymałości 20 ton, czyli jeszcze mamy 10 zapasów przy obecnym moście. Więc po co mamy robić drugi most, skoro on jest do
sali, zresztą słyszałem, mój termin przeciwny na sesji, żeby się ten, tym głosem zajmować. Będę czytał dalej. Obecnie na drodze obowiązuje ograniczenie tonażu dla pojazdów powyżej 5 ton ciężaru całkowitego. Most zlokalizowany na rzece Czarny Potok w ciągu drogi, wybudowany w 1957 roku, nośność mostu 20 ton ciężaru całkowitego. Procedowanie dokumentacji projektowa zakłada orientacyjnie wartość remontu drogi wraz z mostem opracowanego w Kustorysu Ministerskiego już 3 946 590 zł. Roczną. W tym remont mostu 450 tysięcy. To już zmienił świetkę, bo ja się sprawą interesuję. I tak samo. Można wiele zrobić terminy, ale jak nikt nie przeszkadza, ale jak się przeszkadza, to ciężko jest pracować. No. Niestety, to trzeba się o wszystko pokłócić. Zarząd dróg powiatowych administruje 52 mostami. Gorszymi w stanie technicznym od wyżej wymienionego mostu są Zawoda, Komenciska Duże, Iłowiec, Gruszka Duża i Komenciska Duże. Bo ja zadałem na dostatecznie pytanie, czego się czeka tylko mostu jak gorsze? Na gorsze powiecie, więc nie chodzi na najgorsze, a nie ten, bo on potrzebuje, pytam się o chłopcy, drobnych remontów, kosmetycznych, nawet na kwota nie będzie, co tu wypisane, tego nie będzie na tym remoncie, bo Polska jest w dobrym stanie. To jest tak na marginesie wstępu. Teraz jest tak, słysząc na sesji wypowiedzi i tego skraciwania, co ja tu nie zrobiłem, nie zrobiłam, to ja chcę Państwu przekazać tak, że ja nie jestem radny tylko gminy Sidno, tylko trzech gmin. Jest to Komarów, Miączyn i Sidno. To jest trzy gminy. I ja mam obowiązek stać i bronić interesów mieszkańców z wszystkich tych trzech gmin. A nie tylko od siebie. Jest to tu naturalnie, wiąże mnie coś więcej z gminą Sidno, jak z gminą Miączyn czy Komarów. Ale mam niektóre zadania, które muszę kierować. Proszę Państwa, te podpisy, jest ich dokładnie 232. To są podpisy ludzi mieszkających za panią Kotarską. To jest kolonia Niewirków pod Dąbrową, gdzie ludzie są wyrobieni drogi. Przez ten wyłom zrobiony tu. Dlaczego ja przyszłem na sesję podjęcia uchwały? Teraz wrócę do tego. Dlatego, że wiedząc, że droga nie będzie zrobiona już planowo, bo została wyrzucona z planu, a była wprowadzona na fundusz powodziowy. Fundusz powodziowy 80% daje państwo. Nam trzeba by było 10% na zrobienie drogi na naszym odcinku, bo prawie cały odcinek to jest u nas, 7 km i 100 metrów. Tej powodziówki było na naszej stronie, a cała droga ma na terenie gminy Sidno od Jałoszewca 8 km 400 metrów. Więc było głupoto zaczynanie tej drogi. Trzeba było poczekać. I teraz jest tak, to zrobione, nie było innego wyjścia po kolejnych sprzeczkach na zarządzie, żeby tę drogę zrobić już, bo będzie ją ciężko zrobić. Zaproponowałem całą drogę, bo były pieniądze na COVID i można ją było śmiało zrobić. Zarząd przyznał mi rację, nikt nie był przeciwny. Po chwili okazuje się, że jest 850 metrów. Pytam się starosty, dlaczego? Miała być cała. Bo będzie 850 i koniec. Starosta nie jest naczelnikiem. Jest starostą i epoka się zmieniła, jest demokracja. Wybraliśmy go na starostę, niech rządzi jak starosta. I niech słucha, co inni mówią, a nie sam, to wrócę jeszcze do jego tutaj wiedzy później. W efekcie końcowym, po to przyszłem na sesję rady i słyszałem tu, jak się wypowiadał przewodniczący, że uchwała została podjęta ze złamaniem prawa. Jakiego prawa? Rada nie może podjąć uchwały? Uchwała rada może podjąć jaką chce. To jest prosta sprawa.
I dzięki temu, że Rada podjęła uchwałę jednomyślnie, to jest prosta sprawa. Uchwałę podejmuje Rada, wykonuje ją wójt. Uchwałę podejmuje zarząd, podejmuje ją starosta. I starosta był w klopce. Przecież ja sobie założyłem, że wójt nie będzie przeciwny radnym, jak radni chcą trochę. Tylko trzeba będzie to wykonać. Ty tak samo starosta nie może być przeciwny, jak zarząd chce to. No mówię, jak to się dziwne. Jakby nie było, droga została zrobiona. Za małe pieniądze posadnych zakładów nie chce zrobić. Bo to nie jego gminie i chciał zrobić. Ale przypisywanie sobie, że to zrobiłem ja, no to wstyd jest. No bo po co ja siedzę w tym komisji? Ja oprócz tego jestem w Radzie Nadzorczej, za darmo, w społecznej, w komisjach. Ja nieraz 2-3 dni jestem za gością. W tygodniu. I to przykro jest słuchać, jak się słyszy, że ze swojej rady za taki wkład, zamiast powiedzieć dziękuję, to przypisuję sobie, bo to ja. Bo ja jestem ważniejszy, jak jesteś. No dobrze, jestem dziadek, ja już mam 66 lat, ale jeszcze coś znaczy i coś robię. To by była jedna rzecz. I teraz tak. Pójdzie ta droga dalej, nie pójdzie już po buciutko, no ale w tym roku kawałek tam ma być, bo będziemy już robili wykładami, tylko przy nakładce 50% daje wójt, 50% daje starostwo. Jaka to jest nasza współpracowność? Druga rzecz. Starosta mówił tu na pytanie pani Roksany, że zostaną zrobione przypusty na posesję. Przecież właścicielem przypustu przy posesji jest właściciel posesji. Nikt tego nie będzie robił, bo przy nakładkach się tego nie robi. I to jest wiadome, że to jest tak. Tego nie będzie po prostu. I tyle. I to trzeba powiedzieć. Nie będzie. To jest koniec. Jest zrobiona nakładka i do widzenia. To jest w tej sprawie. Teraz mam jeszcze jedną sprawę. Nie chcę już czytać, bo mam tu dużo napisane na ten temat. Nie mogę się obrazić. To wolę to zniszczyć. Mam jeszcze jedną rzecz, tylko zaraz będę. Powiem Państwu jeszcze o starostwie i zmienię temat. Przedstawił starosta na sesji, że będzie budował lotnisko. To bajka. Bo proszę wejść z zakładki do Urzędu Wojewódzkiego na BIM i sprawdzić. Powiat Zamojski nie dostał ani grosza, bo starosta zamiast pilnować tego, żeby przyszły pieniądze, to on jeździ po sesjach i bajki opowiada. A ja mówię z pewną odpowiedzialnością, przecież to jest nagrywane. To nie będzie problem. I nie będzie złotówki na lotnisko, to po co tu mówić, że będzie? O co mówi, że będzie projekt drogi do Mięczyna od Rozdu, skoro tego jeszcze mimo na zarządzie. Może i będzie, ale trzeba to najpierw zatwierdzić przez zarząd, przez radę powiatu, a dopiero potem mówić, a nie wychodzić przed orkiestrę. I nasze drogi dzięki tym kombinacjom nie będzie w 2021 roku sito Jarosławiec, tylko w 2022, bo pan starosta robi drogę u siebie na terenie swojej gminy. I tak to wygląda. I jeszcze chcesz wybrało dostawać, bo bardzo dobrze. Ja mu zapłacił, w każdym bądź razie nie mam zamiaru. Mam jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Teraz czyta to dotyczy nas. I dotyczy większości mieszkańców naszej gminy, więc ja to powiem tak. Może nieźle ktoś zrozumie, bo czuję się trochę, jakbym był ojcem chrzestnym, wójta, taki rady, bo od tego, co się zaczęło, idzie jedno w dobrym kierunku, w drugim złym. A ja po sobie obserwuję, a co mi się nie podoba, to spunktuję. Bo za wiele rzeczy trzeba pochwalić, ale nie wszystko jest piękne. W 2014 roku gmina Sitno uzyskała ze środków unijnych to finansowanie i zawarła z mieszkańcami
dwie umowy w związku z montażem dystatów solarów. Projekt dotyczył montażu solarów na 652 budynkach mieszkalnych. Pierwsza umowa dotyczy zobowiązań obu stron, a druga użycza dach pod kolektory gmin. W obu tych umowach był zapis, że po 5 latach gmina przekaże kolektory mieszkańcom na własność, podkreślam, na własność, tak tam pisze w tej umowie. I nastąpi to odrębną umową. Tymczasem roznoszone są mieszkańcom nowe umowy do podpisu. Jest COVID-19. Ludzie niektórzy podpisują w drzwiach, nawet nie patrzą, co tam jest, tylko piszą. No, no ten naród jest tak nauczony, jak widzimy, czołgę wójta podpisują. I jest tak, w którym napisane jest, że gmina użycza na 5 lat kolektory mieszkańcom, a po 5 latach mieszkańcy te kolektory zwrócą. Tak w tej umowie pisze dosłownie. Zwrócą gminie. Mało tego, na umowie jest zapis, że mieszkańcy dostają te solary w dniu zawarcia tej umowy, czyli w grudniu 20 roku, a my ich mamy od 14 roku, 6 lat. To jest tak. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego gmina nie realizuje tego zakresu umowy z 14 roku. Kto jest właścicielem tych solarów? Bo ja uważam, że ja jestem właścicielem. Zapłaciłem 1/3 i w umowie piszę, że zostaną mi przekazane odrębną umowę. Tam piszę to wyraźnie. I jest tak, brak kompetencji i nieróbstwo urzędników od poprzedniej kadencji, bo było 4 lata poprzedniej kadencji, gdzie jest tego, jest razem 6. Ja rozumiem, że wójt przyjmując gminę mógł nawet nie wiedzieć przy tylu obowiązkach, co spada na jednego człowieka, bo on jest zarządem w gminie. Tu nie ma zarządu, że się składa z osób. Wójt jest i wójtem, i zarządem. To jest jedna osoba. Mógł tę sprawę przegapić, ale to jest sprawa bardzo, bardzo nieładna. Bo uważam, że ludzie są poszukiwani tą głową, którą każe im się podpisywać. Dziękuję bardzo. Może pan mówić również do tego? Może tak od tych solarów zawsze. My byśmy naprawdę bardzo chętnie mieszkańcom ich przekazali. Bardzo chętnie, tylko że w międzyczasie, tak jak wszyscy wiedzą, w ciągu tych 5 lat ostatnich przepisy się zmieniały nie 5 razy, a może 10 razy. I teraz zapewne Państwo zwróciliście uwagę na to, ile mieszkańcy płacili w pierwszej edycji za solary, ile płacili w drugiej edycji. Z czego to wynikało? Z tego, że w pierwszej edycji gmina nie płaciła VAT-u od dodatku, w drugiej edycji płaciła. I teraz tak, my nie płaciliśmy, przepraszam, gmina nie płaciła VAT-u od dodatku. Dodatkowo uzyskaliśmy pomoc. Gminy są w tej chwili kontrolowane i ja cieszę się, że nas to ominęło, ta kontrola, ale urzędy skarbowe wzywają gminy do zwrotu tych środków. Czasami to jest kwota 500 000 zł. I teraz tak, to jest po pierwsze, warto dotacji. Po drugie, to gmina ma na stanie te solary. Pani skarbnik jeszcze w tej chwili ich nie zamortyzowała. Jeszcze 5 lat będzie trwała amortyzacja. My nieodpłatnie przekażemy solary, zapłacimy podatek. Bo to tak jak z tym nieszczęsnym piekarzem, który chleb rozdawał za darmo, a później musiał podatek od tego zapłacić. I proszę, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że ja przekazuję dzisiaj nieodpłatnie. Naprawdę to nie jest tak, że gmina chce z tych solarów czerpać korzyść, czy będzie chciał je kiedyś sprzedać mieszkańcom. Kto by nie był wójtem, kto by nie był radnym, na pewno nie wystąpi z takim wnioskiem, żeby cokolwiek czerpać jakąś korzyść z tych solarów. Tylko dopóki, jeszcze raz mówię, dopóki
nam te solary nie zejdą ze stanu księgowego do zera, to my nie możemy, naprawdę my tak ryzykujemy. Proszę naprawdę brać to pod uwagę, to są setki tysięcy złotych. Ale już 5 lat jest amortyzacja, więc te solary nie są już, nie stanowią takiej wartości, jak w momencie składania wniosku. To tak, to były grube miliony. I teraz pytanie, co złego się dzieje, jeżeli my taką umowę zaproponowaliśmy? Nieodpłatnego użyczenia w zamian za bieżące utrzymanie w stanie niepowarzone. My po 5 latach, jak to dzisiaj mówię, z pełną świadomością, przekażemy mieszkańcom za darmo w momencie, gdy będziemy mogli prawnie to zrobić. I księgowo. Jeszcze do tego taką jedną uwagę. Też gmina składała wniosek na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Też po 5 latach miała przekazać mieszkańcom. Minęło już więcej. Nie było tego przekazania. Czy coś złego się dzieje? Czy my chcemy, nie wiem, wykonywać to przydomowe oczyszczalnie, zabierać, czy chcemy opłaty? Nie, ale też dopóki się one nie zamortyzują, też nie przekażemy takiego dokumentu czy umowy dla mieszkańca. I tutaj no, naprawdę tutaj nie ma żadnego ryzyka. Ryzyka, a jeszcze dodam tylko, tylko informacyjnie, że właśnie się skończyła w sierpniu, się skończyła gwarancja tych instalacji. I my musieliśmy takie umowy przygotować. Bo to jest ten zapis, zamiast za utrzymanie w stanie niepowarzonym. Ponieważ gdyby gminie przyszło przez następne kilka lat utrzymywać te instalacje, gdzie spali się sterowy, wycieknie płyn, jakaś tam sonda się, to my po prostu musimy 100 czy 200 tysięcy rocznie na takie akcje serwisowe w budżecie zaplanować. I stąd jest ta propozycja, tutaj nic absolutnie nikt, to jest standardowa umowa użyczenia nieodpłatnego z kodeksu cywilnego przypisana. Dobra, jeżeli mogę, panie przewodniczący, bo potrzeba jeszcze wyjaśnić, tak? Że w tej umowie na końcu pisze, że tak jak ja bym dzisiaj podpisał, otrzymuję solary i zwrócę ich po 5 latach. Tam jest taki zapis. W pierwszej umowie miałem, że przychodzą mi na własność, a w drugim pisze, że ja utrzymuję, ale ja ich nie utrzymuję, bo ja ich mam. I jeszcze w dodatku mam ich zwrócić po 5 latach. I to są dwie różne rzeczy. Powiem tak. To jest błąd urzędniczy, bo z chwilą jak był wniosek, były zakładane solary, trzeba było amortyzować co roku i zmniejszać wartość, żeby spadało ich zużycie. Na dzień dzisiejszy mielibyśmy solary zamortyzowane i przekazane ludziom za darmo, bo to już się zamortyzowało, tak jak stanowi zapis pierwszej umowy, która jest wiążąca. I ja nie wiem jak inni, ale ja tej umowy w życiu nie podpiszę, bo mi się te solary należą, a nie ja ich mam 5 lat używać, bo chcę ich od gminy wypożyczyć i później ich poddać. No to proszę przyjechać i ich zdjąć. To jeszcze trzeba będzie zapłacić za użyczenie budynku, które, bo umowa się skończyła, nie zawarta została długa. Przynieść mi nowe solary, te sobie zabrać, a wtedy ja będę używał. Ale te, co są, to są już moje. Bo jak ktoś nie dopełnił warunków umowy, to na pewno nie ja. I ja nie występuję w swoim imieniu, tylko w imieniu 652 rodzin, którzy zostali już tak. Dziękuję bardzo. 572 rodziny. No to może to ktoś zrezygnował, tego ja nie wiem. Jeszcze raz powtórzę, te instalacje cały czas się amortyzują. Ale my nie możemy też przyjmować sobie amortyzacji takiej, bo nam się to tak podoba, tak nam pasuje 20% rocznie, tak żeby po 5 latach się one zamówią. One stanowią jakoś tam wartość księgową, nie wiem ile teraz mamy do stania, na pewno nie są zamortyzowane do zera. I jeszcze raz powtórzę. Zmieniła się w międzyczasie, w ciągu tych 5 lat, zmieniła się interpretacja tego VAT-u nieszczęsnego od dotacji. Wcześniej było to inaczej, teraz jest inaczej. Urzędy skarbowe mają 5 lat na kontrolę. Czy to osób fizycznych, czy to instytucji, czy gmin. 5 lat na kontrolę. 5 lat od ostatniej płatności. I my naprawdę nie mogliśmy inaczej tego rozwiązać. Ja się też, jeszcze raz powtórzę, obawiałem tego, że jeszcze ten VAT z dotacji będziemy zwracali. Ja nie będę ryzykował
kwoty pół miliona złotych po to, żeby ktoś, nie wiem, nie rozumiem tego, że ktoś może się obawiać, że gmina wyśle pracowników, ja wyślę pracowników, żeby solary zdejmować. No, to nie jest potrzebne. To niczego, ani nie będziemy z tego korzyści, że nie ma takiej możliwości. Nie będziemy wyłączać oświetlenia ulicznego, nie będziemy zabierać remis, świetlic, bo też mieliśmy takie wnioski nawet od pani Sołtys-Skarpy, tutaj przebiście na mieszkańców świetlicę, przebiście remizę. Nie. Gmina jest gwarantem tego, że działa w imieniu mieszkańców. To w tą stronę działa, nie w drugą stronę. I tak samo nie będziemy solarów zabierać, nie będziemy oczyszczalni przydomowych wykopywać, chodników zwijać. Ja może będę niegrzeczny, ale tam pisze wyraźnie, że po 5 latach gmina przekazuje mieszkańcowi i wszystkie koszty związane z tym ponosi mieszkaniec. To jest, a na to już nic nie boli. To jest ja rozumiem, ale to jest standardowa umowa użyczenia, bo musi się umowa użyczenia jest na jakiś czas zapisana, więc 5 lat, po 5 latach przekażemy mieszkańcom. Ja czekam, kiedy mi przywiozą nowe solary, bo tam pisze wyraźnie w tej umowie, że dostaje nowe solary, te sobie zabierzcie, a wtedy dopiero tę umowę będzie można podpisać. Bo ja likwiduję tą umowę odbiór sprzętu. Teraz. No tego sprzętu, który jest, tak? Nie, bo tego sprzętu, który będzie mi służył 5 lat. I no i pisze pani to nowe, tamta umowa poprzednia była zawarta na 5 lat, skończyła się i zawarta nowa. Panie wójcie, ja uważam, że wy brniecie i jeszcze z tego wszystkiego będziecie musieli zapłacić podatki, dlatego, że nie dotrzymaliście warunków umowy. Jak urząd. Ja myślę, powiem tak, nikogo nie zmusimy do podpisania umowy, każdy ma swój rozum, jak podpisze, to podpisze, nie podpisze. Inaczej, to jeżeli ktoś ma obiekcję, proszę zaproponować inny zapis umowy. No jaki inny? Ja mam zapis. Ale inny tam na umowę się naprawdę skończyła. Jeszcze raz powtarzam, po raz piąty. Tam pisze, że jest głośny po zakończeniu drugą umową przekazać. Rozumiem, to proszę, żeby... Rozumiem, to proszę Rady Gminy, żeby przygłosowała, że w takim przypadku, jeżeli trzeba będzie pół miliona zwrócić VAT-u, podatku do urzędu skarbowego, że Rada Gminy w budżecie zabezpieczy się. Liczy się z takim, to ja jako wójt muszę mówić szczerze, co nam grozi. Ja nie mówię, że tak to było, ale co nam grozi? A ja jako radny muszę mówić szczerze, że to trzeba zgłosić, że w poprzedniej kadencji wójt i pracownicy nie zrealizowali tej umowy i nie doprowadzili do końca. I to tyle. Ja dziękuję. Więcej się nie będę wypowiadał. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to skomentować. Ja nic nie rozumiem. Ja mam będę komentował, bo ja nie mam solary. Ale to nie rozumiem. I to jest bardzo dużo osób, widzisz, nie mam solary. I to i to jest... Ponoszę się dobrze. Nie, to ja wiem, tak. Natomiast jeszcze odnośnie wcześniejszych uwag, no to tak jak pan powiedział, no może ktoś źle na ostatniej sesji zrozumiał wypowiedź starosta, ale absolutnie ja nie jestem przeciwny budowie tej drogi, no jak was, tylko jestem przeciwny zaczynaniu od mostu i to było jasno powiedziane. To nie jest tak, i też powiedziałem, że nas nie stać jest jako gminy na składanie do mostu, jeżeli powiat ma pieniądze, to może z własnych środków jak najbardziej ten most wzrosnąć. Natomiast my rozmawiamy z radnymi naszymi. My chcemy dołożyć do tej drogi, po pierwsze, a nie do mostu. I tak jest nasze stanowisko. No i też. No i tutaj, bo tutaj też słyszałem, jak może ktoś to zrozumiał. Absolutnie. Jeżeli ta droga będzie złożona, to do finansowania my będziemy szukali naszego układu własnego, żeby po drogę wyjść. Więc panie wójcie, rozwiązanie naszego starosty to jest takie. Przy tym moście, raz, most do 5 milionów, drugie, przy tym projekcie można zrobić 800 metrów drogi. I pan starosta szedł w tym kierunku, żeby nam zrobić 800 metrów drogi, zrobić most, a resztę byśmy sobie zrobili nakładko. Bo zobaczył młodego i doświadczonego wójta, który na wszystko daje pieniądze 50%. A jest 3 gminy, które nie dała ani złotówki, jak drogi mają. I starosta za nie zapłaci. No ja myślę, ja się cieszę z tego, że w ciągu 2 lat praktycznie kończą nam się drogi do realizacji. Została nam droga Jarosławiec-Sitno, ta główna droga, na którą czekamy tutaj, czołgi Sitno-Choryszów i Sitno-Kolonie. Praktycznie mamy temat załatwiony wszystkich
ponad, w tym roku ponad 20 km dróg nowych oddaliśmy do tych, więc jeżeli takie tempo, ja przepraszam, zachowamy jeszcze rok takie tempo, ponad 2 lata, to w ostatnim roku kadencji nie będziemy mieli chyba odcinków dróg do realizacji. Panie wójcie, się też z tego cieszę, że się drogi budują, ale to trzeba dziękować rządowi polskiemu w Warszawie, że pieniądze daje na wschód, żeby wyrównać szanse wschodu z resztą Polski. Tam trzeba dziękować. I po kolei radnym gminom, którzy za to drogo głosowali każdy jeden dać i mamy tę drogę do Czesi. Dzięki temu dołożyliśmy 50%, ale ją mamy. I to nie jest zasługa pani Roxany, tylko każdego radnego. Bo każdy nie widziałem. Ale to się wszyscy radni wiedzą, że głosowali za tą drogą. I tutaj. No to po co to chwalenie? O, byłam, zrobiłam, no mówię się, że raz. Ja tylko mam tak uwagę, nie wiem, w moim imieniu, czy też i radnych, generalnie, czy to radny powiatowy nam pomaga, występuje z inicjatywą, czy starosta, czy ktokolwiek, no my musimy przyjmować tą pomoc i się zgadzać na to, jest tutaj. A nas jakieś tam wewnętrzne problemy powiatu, no jak my mamy się tutaj zachować? Pan mówi, że to wewnętrzne problemy powinny. To są nasze. Pan tak jak ja powinien się o nie upominać. Powinniśmy jechać na jednym wózku. Tak, a nie że, to dokładnie, tylko że radny powiatowy jest bardziej zagłębiony w sprawy powiatowe. My jesteśmy bardziej w sprawie gminy. Jeżeli my dostajemy jakąś informację z powiatu, to trudno nam jest analizować, czemu ta decyzja tak została podjęta albo inaczej. Tak jak pan mówi, jest zarząd, jest starosta, jest rada powiatu. My o wielu rzeczach nie wiemy, ale jeżeli dostajemy pismo, że chcą u nas robić drogę, żebyśmy się dołożyli, to my po prostu na to reagujemy. Więc my nie możemy powiedzieć, że nie, nie chcemy tej drogi. Na przykład, jeśli połowy miejsc Czesinka, czego nie jest do tej pory zbierne? Zagraża bezpieczeństwo, a tam się widzi w powietrzu, się leci po drogi. Bo ja, to nie jestem ja. Trudno mi jest to oceniać, ale funkcjonariusz bardziej powinien być uczulony. Krzywdę na niebezpieczeństwo, na inne rzeczy. Ja to mówię z pewną odpowiedzią. My odpowiadamy za chwilę. Ja sobie wójt przypomnij, co mówiłem o Jarosławcu. 10 lat zgłosiłem tu na sesji i jeszcze trzeba było rok, żeby te drzewo usunąć. A to zagrożenie ogromne, bo w każdej chwili mógł ktoś zginąć pod tymi drzewami. Te rzeczy trzeba pilnować. Prosta sprawa. Ja tutaj z panem rządem prosiłem, bo już wójt wydał okazję zgodę bez papieru. Chodziłem, prosiłem, wyzwaniałem. Tam nie ma z kim porozmawiać, czy przyjść coś wziąć. Mówię, przyjdę, będę swoją kim robił. Tylko przyjdźcie, pomóżcie mi. Nikt nie chce nawet popatrzeć w tę stronę. A drzewa są połamane. Ja to zgłaszałem. Ja nie wiem, ja tylko widzę, że... Ja to pani Ani zgłaszałem, tak samo idę Tupole zgłaszałem, Kielikby zgłaszałem, co z panem jeździłem. Wszystko zgłaszałem i do tej pory tylko numery wpisane, koniec. Po co im taki sprzęt, jak oni nie umieją go wykorzystać? Ja nie wiem, co tam macie wcześniej.
pani Zygmuntowej. Tak. Ile? 2-3 lata zgłaszaliśmy do pana Jana. Ile razy mówiłem, że to poleci i nie będzie? Gdzie? Byliśmy przy Powiatowej. Jak na ulicy wiecie, to z pani Zygmuntowej. Na to pora. No ja. I dopiero w tamtym roku przyjechali tego. I też tam prosił. Ja tak tylko to zgłaszałem. Nie patrzę, gminna i Powiatowa. To masz tutaj. Zgłaszałeś, bo nie żadnych się z tym nie robi. Ja dzwonię do pana Putra i mówi do mnie tak. Tak, już mamy. Ja mówię, to co, wy czekacie, aż to się zawali? Panie, to na to czekamy. Aż się zawali. Pan drogę przy tej kurce to jest na terenie gminy. No, no. Nie, ja inaczej to zapiszę. Żeby zostało zrobione do zgodniczenia.
Ale rozgraniczenie między gminami jest tylko. No, powiat twierdzi, że to jest działka gminy Skierbieżów, a Skierbieżów twierdzi, że to jest działka powiatu. To jest zgodne. Ale nie mogę twierdzić, bo to jest Skierbieżowa. Nie, to jest Skierbieżowa. Na terenie gminy Skierbieżów. Na terenie gminy Skierbieżów. No. Tylko gmina Skierbieżów twierdzi, że to jest powiatówka. No to? Dobra, no, przed tobą wyjaśnię. No, a już tak dalej? Nie lepiej zrobić tam asfalt, to będzie wszyscy za to. Jeszcze raz. To no, tak jest. Natomiast jeszcze tak, czy można, już kończąc, odnośnie wcześniejszej tej wypowiedzi odnośnie tych... ...rogów i przepustów w kolonii Czesniki, to właśnie ja mam podanie do starostwa, już właśnie złożone, zdało mi się nic na sprawie ugrożenia rogów i nie wiem, jak to teraz się... stosunkować do tego. No to teraz. I utworzenie i przebudowa istniejących przepustów na posesję. No to ja wyraźnie chyba mówię, że starosta obiecał, że to zrobione zostanie później przez zarząd dróg, ale mówię wyraźnie, kto jest właścicielem, są właścicielem posesji. To jak zostanie zrobione? Przecież wbrew prawu starosta nie zrobi na nim swoim gruncie. Projektu nie ma. Tak, znaczy ja przeczytałem to podanie mieszkańców. Zabezpieczyć ten dach, to też nie ma sensu
kolejnych 100 tysięcy wkładać w budynek, gdzie jest naprawdę ten dom seniora, to ma standard wykonania bardzo wysoki, tam można tam jest ogrzewanie, można się spotkać, jest dużo miejsca. Tylko o to mi chodzi. Nie mam nic do przeciwko, tylko że tak. OSP w Stanisławce nie ma kluczy do domu seniora, żeby się mogło tam spotkać. No ale panie jest dla mnie akurat mają. Ale czy to panie sobie. Co to zależy do mnie, bo to przetarłem do domu. To nie ma. Nie ma końca, i tak nie ma klucze do domu seniora. Nie, 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 nie chcę wchodzić w kompetencje KGMU i tu chciałbym też nawiązać, bo pan mówił, że drogi zostały zrobione jak najbardziej, jestem tego bardzo. A jeszcze zostały pod śluba, teraz. Macie pytania do nich i różne sprawy są,
wystarczy z Panu Wójtowi podziękować za to realizację tutaj tej drogi. Nie dziękuję jeszcze raz. Ja do Pana Wójta chcę powiedzieć, że warto było szkołę, jak się wszyscy martwią, o już są zaznaczone i za długo, a tam nie ma to. Ja dzwonię do Pana Kucza, do Pana Kuniego i proszę, żeby przyjechali mi się te drzewa. Bo zaznaczali już ponad rok i bez żadnego skutku. I ten chodnik tak samo. Wyliczyli, wymierzyli, przyjechali z wózkiem. Tutaj było Pana Raskiego. I mieli to coś z tym zrobić. I stanęło wszystko w miejscu. Ja rozumiem, ale nie chcę odpowiadać za ten ruch powiatowy, to ja pan... Ale może jako gminy że... my naprawdę niezwłocznie po wniosku z powiatu dajemy zgodę na zimę taki drzew niebezpieczny. No, u nas nie ma takiego opóźnienia jakiegoś tam 2-3-miesięcznego. Więc jeżeli powiat występuje z takim wnioskiem, to wójta jedzie pracownik, sprawdza, zajmuje opinię, dajemy zgodę. Bo zaznaczane są. To pewnie będzie, nie wiem jak się odczyta, twarzera nie będzie uważał. Więc jak to? I stoi, trudno zabierać głos, jeżeli chodzi o to, jak to miasto realizuje. A jeszcze jest jedna rzecz ważna dla miejscowości. Ja nie jestem radnym gminnym, ale mieszkam w Jarosławcu. Zarząd się znowu rozleciał wspólnoty. W statucie wójt ma wyraźnie napisane, że mimo zarządu przyjmuje pan to dominię komunalne. I to trzeba zrobić. I zrobić na tym. Ale nie możemy tego zrobić. Zapytaliśmy, nie ma takiego zapisu. Jest dalej jest tych 190, czy nie wiem, spółków. No trzeba wybrać drugi zarząd, to nie może. Wiem, ale ja bym sam liczyłem na to, że już nowy zarząd, nowy przewodniczący zarządu, aktywny, ambitny, no praktycznie 2 tygodnie. Wróciliśmy do punktu wejścia. My tego na razie nie odbierzemy. Panie wójcie, jeszcze jedna sprawa. Trzeba nam koszulki, bo jak jeździ na mecze, wszyscy mają jakieś gminę, reprezentują, a my jedziemy, ale nie mamy bez żadnej koszulek. Szanowni kamienie, na to was jeździcie? Na kadasa. Czyli będziemy chcieli koszulki. Dobrze. I się o koszulki. Tego zupełnie dodam. Dziękuję Państwu razem. Już się spóźnił. Zamiekam.